Dawno mnie tutaj nie było. Stwierdziłam, że czas to zmienić. Tak nie może być, że ja tutaj nic nie nagrywam. Mamy dzisiaj 1 kwietnia, piątek i witam was w kolejnym odcinku na tym kanale. Tak dawno nie nagrywałam na YouTube'a, że ciężko mi się to robi, ale let's go. Nie poszłam dzisiaj do szkoły. Nie ukrywam, mam ostatnio spore problemy ze snem. Ciągle się nie wysypiam, jestem zmęczona. Chodzę bardzo spać o późnych godzinach, mimo to, że ani nie patrzę w telefon, ani się też nie uczę jakoś po nocach. Po prostu siedzę, nie mogę zasnąć. Chodzę spać o bardzo późnych godzinach. Ostatnio poszłam spać o 4:00. Nie mogłam zasnąć, a jeżeli zasypiałam, ten sen był bardzo płytki i budziło mnie każde szturknięcie, puknięcie w domu. Chodziłam po prostu jak zombiak i piłam kawy bardzo dużo. Ja zazwyczaj nie piję kawy, a ostatnio ją polubiłam i jakoś tak zaczęłam więcej pić, także to chyba niezbyt dobrze, ale kawa ostatnio zaczęła mi smakować. Często to wyglądało tak, że wracałam do domu i po prostu spałam po kilka godzin, później nie mając czasu na nic innego, także no to tak nie powinno wyglądać, więc stwierdziłam, że odpuszczę sobie ten jeden dzień, może taki dłuższy weekend spowoduje to, że nabiorę trochę sił i tak dalej, także dzisiaj sobie trochę pospałam. Trochę do 12, także no dość sporo. Ale poszłam też spać późno, bo również nie mogłam zasnąć. Mamy 1 kwietnia. 1 kwietnia to jest prima aprilis i chyba pogoda się trochę wczuła w tym roku z racji, że ostatnio, przez ostatnie kilka dni była ładna pogoda i 10 stopni, a dzisiaj mamy śnieg na dworze. I stwierdziłam, że taki day off wykorzystam na to, żeby się trochę tutaj do was poodzywać i w formie trochę takiego vloga, żeby poinformować was, co się u mnie działo na przestrzeni ostatnich kilku dni. Poinformuję was też o mojej pielęgnacji włosów, z racji, że jest to jeden z najczęściej zadawanych pytań, które otrzymuję od was ostatnio, zarówno przed moim rozjaśnianiem włosów, jak i teraz po, kiedy stałam się jasną blondynką. Pokażę wam, jak o nie dbam, co mi się sprawdza, co mi się nie sprawdza. Możecie się zainspirować, oczywiście pamiętajcie o tym, że każde włosy są inne i należy dostosować swoją pielęgnację do tego, jak u was to wygląda i co u was się najbardziej sprawdza, także no, ale też sobie trochę do was pogadam, bo wydaje mi się, że jakby był to sam filmik z pielęgnacji, to by było to za krótkie, także jeżeli ty jesteś tutaj tylko po to, żeby dowiedzieć się o tej pielęgnacji, to odsyłam cię do tej minuty, bo właśnie tam znajdziesz całe informacje na ten temat. Nigdy nie nagrywałam takich odcinków, więc nie wiem dokładnie, jak to powinno wyglądać. Ja też takich filmików za często nie oglądam, ale postaram się zrobić to po swojemu i zobaczymy, jak to wyjdzie. A więc pierwsze dwa produkty, których używam na co dzień, które nie są jakąś taką stricte formą pielęgnacji, ale jednak są one potrzebne w życiu codziennym, to jest szczotka i gumka. I szczotka, która najlepiej mi się sprawdza do moich włosów, to jest szczotka z Olive Garden. Wydaje mi się, że dużo osób mogło już słyszeć o tej firmie. Użyłam ogromną różnicę, kiedy przerzuciłam się, uwaga, z plastikowego Tangle Teasera na to, także jest to dość spory przeskok. Ja kupiłam gdzieś przez internet, znajdziecie ich na wielu stronach, także zapraszam. A gumka, którą używam i nie wyobrażam sobie już używania innych gumek, tych takich cieniutkich albo z tym metalowym jakby łączeniem, totalnie nie. Gumka, którą używam, to jest taka. Ja dostałam, jak byłam na jednej z wizyt u Ani Prostuje, właśnie dała mi wtedy taką gumeczkę. No i wydaje mi się, że te gumki też należą do tych, które najmniej niszczą włosy, co zdecydowanie widać. Jeśli chodzi o to, jak często myję włosy, to myję je co drugi dzień, czyli jeżeli umyję je na przykład załóżmy w niedzielę wieczorem, to później myję we wtorek wieczorem. Nie wymagają one mycia codziennego, także na szczęście. Z szamponami i odżywkami jest tak, że ja używam jednej firmy od wielu, wielu lat. Jest to firma Kerastase. Chyba tak to się nazywa i ja używam, mama kupuje różne szampony i odżywki z tej firmy, ja po prostu używam tych, które ona akurat postawi pod prysznicem, ale proszę bardzo, taki akurat mamy teraz szampon, ale jest to najczęściej ta seria Disipline, którą tutaj akurat mam odżywkę. I teraz może część włosomaniaczek mnie zjedzie z racji, że używam produktu dość kontrowersyjnego. Jest to produkt z L'Oreala Błyskawiczna Odżywka i wiem, że ten produkt budzi wiele kontrowersji z racji, że zawiera on silikon. Ale dowiedziałam się, że od czasu do czasu silikony na naszych włosach nie będą sprawiać większych problemów. Nie można tylko włosów przyzwyczajać do nich, bo wtedy, kiedy je przyzwyczajimy i nagle gwałtownie produkt odrzucimy, te włosy mogą się strasznie zniszczyć, mogą się bardzo puszyć. Także z takim produktem ostrożnie. Nie wiem, czy mogę go polecić, nie znam się aż tak na tyle. Jedne, co mogę powiedzieć, to to, że mi się ten produkt po prostu sprawdza. I już pierwsza rzecz, którą mogę wam powiedzieć, którą zamieniłam na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy, to ręcznik do włosów. Ja kiedy mam mokre włosy,
robię coś takiego, nie znalazłam lepszej metody. Teraz mam jeszcze te włosy suche, więc one jeszcze bardziej będą śliskie i ta koszulka będzie spadać, ale nie znalazłam lepszej metody. Jak macie jakąś metodę, jak zawijać bawełnianą koszulkę właśnie na mokrych włosach, to dajcie mi znać. Ale ja najczęściej robię tak, następnie przekładam sobie tutaj i na to zarzucam ręcznik i wtedy robię turban. I naprawdę zauważyłam, że po wysuszeniu te włosy są 1000 razy lepsze. Spróbujcie sobie przez jakiś czas zakładać bawełnianą koszulkę zamiast ręcznika na głowę po właśnie wykąpaniu, a przysięgam wam, zobaczycie efekty. To jest akurat sprawdzony przeze mnie sposób i mogę go serdecznie polecić. Widzimy się, jak będę miała już umytą głowę. Okej, moi drodzy, minęło trochę czasu i ja zdążyłam już się wykąpać, zdążyłam się trochę odsączyć głowę, którą mam właśnie zawiniętą w koszulkę i w ręcznik. I stwierdziłam, że to najwyższy czas, żeby w końcu je wysuszyć. Podobno nie powinno się czesać włosów na mokro. Nie wiem, czy to jest prawda, czy nie, ale wiem to, że jeżeli nie rozczeszę ich teraz na mokro, to nie rozczeszę ich również na sucho. Także jedziemy i włosy rozczesuję tak od dołu, żeby one się po prostu mniej niszczyły. Teraz czas na termoochronę i od kiedy mam rozjaśnione włosy, używam produktu z Kerastas, to jest taki cement do włosów. Końcówki wsmarowuję ją najbardziej, a później resztkę coraz wyżej. Ja mam dość długie włosy, więc troszkę za mało sobie wzięłam, jeszcze sobie wezmę troszkę. I teraz czas na suszenie. Ja do suszenia używam suszarki z Dysona z taką główką właśnie szczotkową, bo ona również te włosy prostuje i automatycznie one mi się przez to mniej puszą. Zobaczymy, czy dociągnę suszarkę tak, żebym mogła suszyć włosy przed wami. Tak jest. I moi drodzy, last but not least, olejek do włosów, który nam te włosy jeszcze troszkę wygładzi i spowoduje, że będą lśniły, dosłownie kropelka. No i przeczesuję jeszcze delikatnie rękami, tylko tak, żeby ich nie natłuścić, ale żeby wygładzić. No i one się jeszcze troszkę teraz elektryzują, dosłownie minimalnie, zwłaszcza tutaj, ale wydaje mi się, że na kamerze aż tak tego nie widać, ale po jakiejś godzince, dwóch to wszystko minie i te włosy będą, i te włosy będą super, no ale tak by się prezentowała pielęgnacja moich włosów. No i tyle. A teraz zapraszam was na dalszą część. Moi drodzy, ogarnęłam się bardzo szybko. Domalowałam sobie jeszcze szybkie kreski, ale nie dawałam podkładu ani nic w tym stylu. I ubrałam się tak luźno dość. Mam na sobie takie niebieskie jeansy z dziurą. Takie dość szerokie. One są z... Uwaga, uwaga! One są ze Stradivariusa, do tego mam taką pomarańczową bluzę z Moskitu. To uwielbiam te bluzy, ale one strasznie się gniotą, bo przed chwilą ją wyprasowałam i tutaj już na przykład usiadłam, coś w tym stylu, to już się całe pogniotła, także to jest jedyny w sumie minus. I do tego zakładam pomarańczowe Jordany. No i tyle. I wychodzę, jeszcze muszę tylko spakować torebkę, w ogóle nad nim która jest godzina. 26. Dobra, no to mam jeszcze 14 minut, to jeszcze sobie nagram jakieś Insta Stories, a ja lecę jeść, bo właśnie stwierdziliśmy z Martą tak spontanicznie, że sobie pojedziemy zjeść i pojedziemy sobie na Gruzina, także bardzo fajnie. Raczej nie będę zabierać kamery, nie będę raczej też nic nagrywać, więc widzimy się po prostu jak wrócę. Dzień dobry moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie. Od ostatniego czasu minęło 2 tygodnie, dokładnie 2 tygodnie, z racji, że jest dzisiaj 14 kwietnia. I w sumie nie wydarzyło się jakby nic takiego niesamowitego, a ja zapomniałam przez ten czas, że nagrywałam tego vloga, także stwierdziłam, że czas do tego wrócić, bo jak mam taki fajny materiał, to stwierdziłam, że zmontuję tą część i po prostu kolejną już dogram. Także to będzie taki... No, ciekawy vlog z 2-tygodniową przerwą, ale nie szkodzi. Mamy dzisiaj czwartek, 14 kwietnia. Dzisiaj w szkołach jest już normalnie wolne z racji, że od
od niedzieli chyba, albo od poniedziałku są święta, także Wielkanoc mamy, a na dworze już też wiosna, także super. No ale ja nie byłam akurat w szkole od poniedziałku, z racji, że rozchorowałam się. I to pierwszy raz w ogóle w tym roku to już na pewno. W zeszłym byłam chora, bo miałam COVID, a drugi raz to byłam chora dlatego, że przeziębiłam się w Bułgarii od klimatyzacji. Mi się rzadko zdarza chorować i coś mnie złapało, wydaje mi się, że może na imprezie, na której ostatnio byłam, bo byłam ostatnio na klubach, na koncercie Smolastego i możliwe, że wtedy się przeziębiłam, bo nie było wcale tak ciepło, a jednak miałam taką no wiosenno-letnią kurtkę, więc trochę się rozchorowałam, ale na szczęście to nie było nic poważnego, bo to tylko taka trzydniówka, trzy dni leżałam cały czas w łóżku. Dzisiaj jest czwarty dzień, jest już dużo lepiej, jak słychać po moim głosie, dalej nie jest perfekcyjnie, ale odzyskałam siłę, mogę już rozmawiać, bo nie boli mnie gardło. Katar jeszcze trochę mam, ale ogólnie jest dużo lepiej, także cieszę się. Zobaczcie, co rodzice mi kupili chyba wczoraj albo przedwczoraj. Monstery. Ja nigdy nie opiekowałam się za bardzo kwiatkami, bo nigdy ich nie miałam, z racji, że no tutaj zbytnio nigdzie nie ma miejsca na kwiatki. Ja na biurku nie lubię, żeby mi za dużo czystało. A na podłodze nigdy nic nie stawiałam, bo był Aro, który by mi wszystko wyjadał albo niszczył. A z racji, że Aro już opuścił mnie jakiś czas temu, to mam takiego pięknego monstera. I chociaż nie jest tutaj już tak pusto, jak było wcześniej, bo jednak tej klatki tutaj Aro troszkę brakowało. Tutaj mam taką specjalną butelkę, którą sobie wzięłam właśnie specjalnie do podlewania kwiatka. No i co? Także bardzo fajnie. Wróciłam właśnie z paznokci i zrobiłam taki klasyczny French, ale z racji, że to będą moje paznokcie na maturze, stwierdziłam, że chcę dodać sobie otuchy. Jest tutaj taka mała koniczynka, na którą ciężko złapać w ogóle ostrość. O, proszę bardzo, ale chyba ją widać. No, wydaje mi się, że ją widać, także mam nadzieję, że czterolistna koniczyna doda mi trochę szczęścia na maturze. Także, no, ale tak to taki jest to klasyczny French. A ja, moi drodzy, będę kończyć już tego vloga z racji, że mam, wydaje mi się, wystarczająco materiału, a chcę go jeszcze wrzucić w tym tygodniu. Jak wy oglądacie ten filmik, to najbliższy najprawdopodobniej pojawi się w piątek. Będzie to haul zakupowy, taki już trochę wakacyjny. Także mam nadzieję, że wam się spodoba, bo wiem, że lubicie takie filmiki na moim kanale. Dzisiaj mamy sobotę, jutro jest niedziela, mamy święta, także ja idę pomagać mamie gotować, ogarniać i tak dalej. Także życzę wam oczywiście wesołych świąt, jak to oglądacie. No i spędźcie ten czas z rodziną. Buziaki, widzimy się już niedługo. Do zobaczenia.